ten moment jest trudny, no bo znajdujemy się na tym płaskowyżu, możliwe są wzrosty, możliwy jest spadek, potem znowu wzrost. Trudno to wyważyć. No jest kryzys, bo jest wysoka inflacja, ale nie ma kryzysu w sensie ekonomicznym. No staramy się zdusić inflację jak najszybciej do celu inflacyjnego, ale jednocześnie nie wylać dziecka z kąpielą. Jesteśmy zadowoleni z tych analiz. One są bardzo trafione jak dotychczas. Znaczy najbardziej są trafione. Coś tam się z tego sprawdza. Chociaż wiecie Państwo, te przewidywania ekonomiczne no są lepsze od przewidywania pogody oczywiście. To słowo kryzys chciałbym, żeby było ograniczone do tej inflacji. Dlaczego o tym tak długo dzisiaj mówię? No bo znajdujemy się wreszcie na tym płaskowyżu. Polska jest krajem ogromnego sukcesu i tak jest postrzegana wszędzie z zagranicy. Praktycznie nie ma oszczędności, o których można by mówić. To był rząd, który tam był jaki był, nie ma co tam. Gdyby cykl podwyżek się zamknął, zakończył, to bym to oświadczył. Rada. Czy według Państwa rząd faktycznie walczył z inflacją? Czy faktycznie zrobiono wszystko, aby utrzymać i dążyć do celu inflacyjnego przez Narodowy Bank Polski? Czy w ostatnich miesiącach w zasadzie nie jesteśmy świadkami tego, że Narodowy Bank Polski w zasadzie poddał się temu, że inflacja jest? W końcu pan minister Soboń podkreślił, że każdy procent inflacji to dodatkowe 4,5 miliarda dodatkowe do budżetu. Może pierwsza teraz pani redaktor Anna Dryjańska, proszę. No ja nadal nie mogę wyjść tak z osłupienia. Słyszałam te wypowiedzi oczywiście, ale takie ich skomasowanie i puszczenie razem. A i tak państwo nie usłyszeliście chyba najciekawszej ostatnio wypowiedzi o tym, że pies albo kot redukuje stres związany z inflacją. I właśnie, o proszę, tutaj przybiega jak na zawołanie moja kotka. Która słowo się rzekło, kotka tak. U płotu. Kotka u płotu, koi mój stres związany z tym wszystkim. No, ja tutaj jestem pełna podziwu dla zabiegów partii rządzącej, która ukuła sobie termin putinflacja, którym próbuje przekonywać nas, że inflacja jest tylko i wyłącznie winą dyktatora Rosji, jego napaści na Ukrainę i tak dalej. Podczas gdy oczywiście jest to czynnik, odpowiada mniej więcej za połowę inflacji, ale druga połowa to jest kwestia polityki obozu władzy. Więc nie uważam, żeby władza zrobiła wszystko, żeby tę inflację zdusić. Wzruszały mnie w tym roku też takie wypowiedzi, na przykład jak jednego z posłów, który stwierdził, że o co chodzi z tą inflacją, pietruszka przecież tanieje. Co można odpowiedzieć na coś takiego? Jestem wielką fanką wystąpień pana prezesa Glapińskiego. Myślę, że dostarczy nam jeszcze sporo takiej radości przez łzy. A wracając do tego, co powiedziała Beata Grabarczyk o tym, że mimo wszystko Polacy nie protestują, nie wychodzą na ulicę, chociaż w Wielkiej Brytanii ludzie przy znacznie mniejszej inflacji to robią. Myślę, że doszło do jakiegoś takiego zmęczenia materiału. Może chodzi o to, że zostało jeszcze 10 miesięcy do wyborów i ludzie myślą sobie, że okej, nawet jak nam się coś nie podoba, zęby w ścianę, przetrwamy to jeszcze tylko 10 miesięcy. Oczywiście z założeniem, że dojdzie do jakiejś zmiany, ale też chyba podczas tych protestów kobiet w 2020 roku złamano trochę ducha tych protestów. To siłowe stłumienie protestów, mam na myśli nie tylko tego bandytę, który przebrany w mundur policjanta latał z pałką teleskopową, ale też po prostu zamykanie kobiet, wtedy był mróz, w kotłach, wywożenie ich za miasto, żeby przypadkiem, na komendę za miasto, żeby nie mogły sobie przypadkiem wrócić. Myślę, że to jakby jeszcze potem wyszło na jaw, że nawet władza rozważała użycie wojska przeciw kobietom. Myślę, że to wszystko jakby pokazało Polakom, że protesty nie przynoszą rezultatów. I może to jest po prostu ta kwestia. No z pewnością to jest ten problem, że to, że kobiety protestują i właściwie nic z tego nie wynika, pochodzą sobie, pokrzyczą, tak jak to zdaje się Ryszard Terlecki powiedział, że to turyści byli, protestowali. Zdaje się, nie jestem pewna, ale tak to mniej więcej było odbierane, że rząd sobie spokojnie wszystko przeczeka i to rzeczywiście może zniechęcać. Natomiast wracając do pytania o inflację. Po pierwsze, rząd z inflacją nie walczy
w ogóle, rząd jako taki, ponieważ rząd permanentnie dorzuca pieniędzy do systemu. Da, to daje 14 emeryturę, a to znowu gdzieś tam dorzuca, a no to dopłaty do węgla 3000 bez względu na dochód i bez względu na to, na przykład ile rodzin mieszka w budynku, to każda z nich miała dostać po 3000 zł. I tak te pieniądze notorycznie do systemu lecą z helikoptera, rząd je rozrzuca. No i efekt tego jest taki, że Narodowy Bank Polski może na uszach stanąć, ale nie będzie w stanie zdusić tej inflacji. To po pierwsze. Po drugie, no, Narodowy Bank Polski idzie ramię w ramię z rządem, więc spóźnił się z działaniem. To znaczy to, że inflacja będzie rosła, ona rosła przecież cały czas, nawet przed wojną. Ja przypominam, że zanim wojna się zaczęła, czyli w zeszłym roku w grudniu, myśmy mieli tak w okolicach 11%. Czy 10, no jakoś mniej więcej tak, czyli to nie jest tak, że przyszedł Putin i nam wywołał inflację. Myśmy mieli tę inflację i ona pewnie w tej chwili doszłaby do dosyć dużego poziomu, nawet gdyby wojny nie było, ale NBP uznało, że nie należy z tym walczyć. Zaczęło podejmować kroki w postaci podniesienia stóp procentowych dopiero po kilku miesiącach, no i efekt taki jest, jaki jest, to znaczy no, stopy poszły w górę, ludzie mają problemy ze spłatą kredytów. No właśnie, dorzucanie pieniędzy w postaci wakacji kredytowych to też było świetne rozwiązanie rządu. No i ludzie mają w tej chwili coraz większe problemy i nic z tego nie wynika. Znaczy inflacja nie została w żaden sposób zmniejszona, ona jeszcze wzrośnie. Bo przypominam, że od pierwszego, czyli od niedzieli, będziemy mieli podwyższony VAT na paliwa, będą wyższe ceny prądu, wyższe ceny gazu, czyli wszystkich tych paliw, które są wykorzystywane właściwie przez wszystkie branże i przez ludzi prywatnych, i w efekcie będzie tak, że będzie bardzo ciężko, a inflacja skoczy do pewnie tych 20%, jeżeli nie 26%, tak jak przewidywali analitycy Narodowego Banku Polskiego, czego Narodowy Bank Polski natychmiast się wyparł. Więc ta inflacja będzie wysoka i ona z nami zostanie na lata, bo nawet jeżeli będzie tak, proszę Państwa, że ta inflacja będzie miała nie numerek 17,4, tylko będzie miała numerek, nie wiem, 15,2, to wcale nie znaczy, że ona się zatrzymała, ona dalej rośnie o te 15%. I my w tej chwili w porównaniu z tym, co było 2 lata temu, to mamy w ogóle pewnie w niektórych przypadkach 100% inflację. I najczęściej ona dotyka oczywiście tych produktów, które są na co dzień najbardziej potrzebne, czyli żywności. Więc inflacja z nami zostanie, rząd w ogóle z tym nie walczył, rzeczywiście ma z tego dodatkowy dochód, więc może znowu sypać pieniądze, choć zdaje się, że właśnie doszliśmy do momentu, w którym kasa rządowa zaświeci siła pustką i stąd tak bardzo Mateusz Morawiecki przebiera teraz nóżkami, żeby dostać pieniądze z KPO, choć jeszcze, nie wiem, ze 3 miesiące temu mówił, co to za pieniądze, jakieś miliony, do czego one są nam potrzebne. Panie doktorze? Kłopot z inflacją jest taki, że mamy inflację chyba na wszystkich polach możliwych, które są w przestrzeni publicznej i tutaj oczywiście Adam Glapiński, Jaszcząb nasz kochany, idzie na Nobla prawdopodobnie. No, przepraszam, że wejdę ci w słowo. On powiedział, to też nie mieliście tej setki, a to warto dodać w razie czego. Mianowicie jestem najlepszym prezesem banku centralnego na te czasy. No, także, no. Ale to że jestem ja szczębiem, to też powiedział o sobie to. Tak. To też jest znamienne. Oczywiście to wszystko, co tutaj mówiły moje przedmówczynie, to jest oczywiste, że rządowi to jest do pewnego momentu na rękę. Natomiast ja myślę, że to się wymknęło poza kontrolę już. To znaczy nikt nie potrafi tego okiełznać, nawet jeżeli by chciał, bo mamy inflację ludzi, którzy się na tym znają, na czymkolwiek się znają. Po drugie, mamy inflację władzy, ponieważ nie wiem, czerwonopoliczkowy Zbigniew, czy tam nie wiem, czerwonolicy Zbigniew potrafi zaszantażować premiera. Zresztą premier dla mnie jest absolutnie zagadką i wydaje mi się, że to jest taka polska odpowiedź na sztuczną inteligencję, bo człowiek nie wytrzymuje takich rzeczy, naprawdę. To musi być jakaś motywacja głębsza, bo na pewno nie kasa. I to jest, no ale no, jaka władza?
jaką on ma władzę. Może szoferowi powiedzieć, żeby pojechał w prawo, no ale to jest, nawet nie może mieć poczucia władzy, no z całym szacunkiem. I jest jeszcze problem taki, który on się gdzieś tam przebija trochę, że jest inflacja na takim poziomie, o którym tutaj już zaczęliście mówić, że ludzie chcą przeczekać, że jesteśmy tam. Otóż jest inflacja informacji. Znaczy, my sobie pewnie nie zdajemy sprawy, a przynajmniej ja sobie nie zdaję z tego sprawy tak do końca, ponieważ mam ten przywilej, że nie zaglądam na media państwowe, a tutaj pewnie dziewczyny muszą z racji bycia dziennikarkami być na bieżąco. Ja nie muszę. I stopień propagandy jest tak duży, że rzeczywiście, że to jest już propaganda w propagandzie. No i dzisiaj zaczęli wyrzucać dziennikarzy, to też jest dosyć ciekawe. A to jest już taki przedostatni stopień do piekła. Jeżeli z władzy się ludzie śmieją, a już się śmieją od jakiegoś czasu, później na władzę narzekają na bazarach, w końskich już władza przegrywa, chociaż wygrywała, i do tego dochodzi jeszcze zażynanie własnych symetrystów, a już jest, to już jest taki przedsionek rzezi trochę, dlatego że dwóch dosyć znanych symetrystów straciło dzisiaj pracę. No, przynajmniej w państwowych, a znaczy w Republice jeszcze też, tak. I oni tak trochę grają dobrą minę do złej gry, ale może coś wiedzą więcej. Warto by się przyjrzeć temu, kto jeszcze zostanie w tę przednoc sylwestrową medialnie zarżnięty, mówiąc, bo to może być ten właśnie ten moment, który będzie przełomowy. No i plus wydanie 4,5 bańki na połowę zespołu zamiast Mel C, to pokazuje, że nie ma żadnych granic, chociaż to po niemiecku brzmi lepiej, keine Grenze oczywiście. No i znajdziemy się trochę w niewesołej sytuacji, bo trzeba będzie to kiedyś spłacić, obojętnie kiedy to nie nastąpi. W związku z tym w zasadzie ja nie znam się na ekonomii, w związku z tym nie będę się tutaj wymądrzał, ale wydaje się, że już się nauczyłem i tacy podobni do mnie też, że nie ma darmowych lunchów, czy lunchy, i za wszystko trzeba zapłacić. Jeżeli nie ja, no to oczywiście dzieci, wnuki i tak dalej. I to jest dla mnie najbardziej zadziwiająca sytuacja, że en bloc 30 parę procent i my jako pozostała część, gdzieś się zatracił instynkt samozachowawczy, bo to, o czym mówiłyście, o procesach kobiet, zgoda, ale przypomnijcie sobie pierwszy kot, który wyszedł na ulicę bardzo wcześnie. My teraz mamy w pamięci oczywiście przekręty, jakieś tam niejasne sytuacje związane z szefem kodu. Natomiast to był dosyć konkretny, masowy ruch. No, fakt, że ludzi po 40-50 roku życia, czyli ta grupa, która wiedziała już, co się może wydarzyć, została bardzo szybko spacyfikowana. Zresztą dodam, że przy też widziałem takie ciche szyderstwo opozycji, że nie będzie na to wyrastał jakiś kioski z jakimś kodem, my sobie z tym poradzimy. No a później myślę, że mało kto zakładał, do czego może być zdolny Jarosław Kaczyński, plus ludzi, którym się otacza. I tu nawet nie ma nic wspólnego z polityką, tylko z takimi ludzkimi cechami. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że zaczyna dominować taka cecha, przez Czanka nawet możemy na to popatrzeć, że pogarda dla ludzi, którzy nie są z nami, jest coraz większa. Ta pogarda była skrywana przez jakiś moment, tam się zrywało komuś. To nieważne, że ja chcę wygrać z tobą, ja chcę cię poniżyć i chcę pokazać ci swoją pogardę, a to prowadzi nas w bardzo złą stronę. To znaczy tutaj ja pozwolę sobie przypomnieć, że Jarosław Kaczyński użył kilka tygodni temu słowa zniszczyć, my ich zniszczymy. To jest przerażające określenie. Natomiast tu jeszcze dorzucę dwie inflacje, o których chyba nie wspominaliśmy. Inflacja afer. Inflacja afer polegająca na tym, że gdy siadam do tekstu i piszę tekst przez 3 godziny, to potem jak wracam do internetu, patrzę, co się dzieje, to są już 2 afery, z którymi nie jestem na bieżąco i nie wiem, o co chodzi. A ja pracuję w mediach, a normalni ludzie, którzy mają zawody polegające na czymś zupełnie innym, jak oni są w stanie się z tym ogarnąć? Nie wiem. Chyba nie są. Nie są. Nie są. Dlaczego opuścili? No dokładnie, tak. Nie są. Ludzie, akurat miałam taką szansę, że pracowałam przez rok poza mediami, i bardzo byłam zdziwiona, że
ludzi to nie interesuje, znaczy oni nie siedzą bez przerwy w internecie i nie sprawdzają, co się dzieje, to tylko my chcemy wiedzieć, co się dzieje. Nie są też w stanie, nawet gdyby chcieli, tego wszystkiego śledzić, bo jest to przecież normalne życie, normalne obowiązki. A druga rzecz, druga inflacja, o której chciałabym wspomnieć, to inflacja pełnomocników i różnego rodzaju narodowych instytutów do spraw wszelakich. To jest bardzo dobry sposób na to, żeby uciec przed tą prawdziwą, klasyczną inflacją. Zostaje się takim pełnomocnikiem w rządzie albo tworzy się jakiś narodowy instytut do spraw propagowania czegoś, no i już okazuje się, że ta prawdziwa inflacja nam nie straszna, bo zarabiamy kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej, nie ma się czym martwić. To jeszcze dodam inflację propagandy, przecież TVP dostało kolejne 700 milionów dofinansowania z podatków wszystkich Polaków. Czyli 2 miliardy 700, tak trzeba to liczyć. Dokładnie. No tak, co roku, bo to nie jest tak, że to jest dostali raz. Ja już przypominam, że poprzednie 2 lata to było po 2 miliardy, czyli już 4, czy to już były nawet 3 lata, czyli było 6 plus teraz 2700, czyli to jest 8700, bo to jest ustawa jest na 5 lat rozpisana. No i zobaczymy, co będzie dalej, no bo to będzie zależało od tego, kto wygra wybory. No i jest jeszcze taki mały problem w postaci Andrzeja Dudy. Ja nie jestem przekonana, że Andrzej Duda będzie chciał współpracować z rządzącą koalicją, jeżeli to nie będzie koalicja PiSu. To możemy się założyć, że nie będzie. No, to jest oczywiste. No właśnie, no ale wiesz, jest taka grupa ludzi, którzy twierdzą, nie, on jest, ma słaby charakter, to on będzie współpracował, bo nie będzie chciał robić kwasu. Bardzo wątpię, mam wrażenie, że Andrzej Duda jest po prostu kolejną marionetką Jarosława Kaczyńskiego. No i ta marionetka będzie po prostu wykonywała polecenia prezesa. No zobaczymy, wiecie, zobaczymy, co się okaże po wyborach. Natomiast Donald Tusk twierdził, zapytałam go o to, co z tą TVP i tak dalej, i on powiedział, że mają rozwiązanie, które nie wymaga współpracy prezydenta, więc zobaczymy, czy rzeczywiście coś dużo takiego... Dużo granatników z Ukrainy, ja wiem. I jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić nam łapki w górę, zasubskrybować nasz kanał oraz kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco z naszymi materiałami.